Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Szczęść Boże. Panie pośle, Ukraina otrzyma system Patriot od Stanów Zjednoczonych i od Niemców. Oto Prawo i Sprawiedliwość, polski rząd kilka miesięcy temu apelował do Berlina. W Polsce to zostało odebrane przez opozycję, przez niesprzyjających rządowi dziennikarzy jako zagrożenie polskiego bezpieczeństwa. Teraz się okazuje, że po rozmowie Waszyngtona i Berlina takie rozwiązanie jest możliwe. Polska po raz kolejny miała rację? No tak, wszystko na to wskazuje. Zresztą był publiczny komunikat strony amerykańskiej, więc rozumiem, że już Amerykanie wcześniej zresztą poinformowali, że bateria Patriotów w ramach kolejnego pakietu Ukrainie przekażą. No a teraz rozumiem, że po tej rozmowie zdecydowały się także na to Niemcy. No wcześniej rzeczywiście ta propozycja pana ministra Błaszczaka została zbagatelizowana, ze smutkiem mówię, nawet ośmieszana. Mówiono, że pan minister nie ma kompetencji, że no szkodzi właśnie polskim interesom. No teraz wypadałoby, żeby wszyscy ci krytycy no przynajmniej byli zdolni do tego, żeby powiedzieć słowo przepraszam, mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z nich tak zrobią. Ale rzeczywiście z punktu widzenia interesów ukraińskich i polskich osiągnęliśmy maksimum tego, co można było. My będziemy mieli także niemieckie patrioty rozstawione, jak poinformował pan minister Błaszczak, w województwie lubelskim. Przy czym, co ważne w stosunku do tej wyjściowej propozycji niemieckiej, pod naszym dowództwem, to znaczy na pewno obsługiwali to będą Niemcy, ale decyzje w sprawie użycia tego sprzętu to będzie decyzja polskiego dowództwa. No i ten sprzęt będą mieli także Ukraińcy. No a nie ulega wątpliwości, że on może być bardziej skuteczny broniąc ukraińskiego nieba, także w obronie polskiego nieba, więc to rzeczywiście... I terytorium NATO, bo też terytorium NATO, tak, to prawda. Więc to jest... Naprawdę ta stanowczość pana ministra, determinacja pokazała, że presja ma sens i Niemcy się wreszcie ugięły. Mamy też zapowiedź Francji i Niemiec w sprawie dostarczenia ciężkiej broni dla Ukrainy. Ambasador Ukrainy w Berlinie powiedział, że w Niemczech wreszcie zrozumiano, że w tej wojnie chodzi o istnienie Ukrainy i pokój w całej Europie. Pan poseł też dostrzega taką refleksję na Zachodzie? No panie redaktorze, za chwileczkę będziemy mieli rok od rzeczywiście wybuchu tej wojny, tej brutalnej agresji. Rzeczywiście Rosja dokonuje na terenie Ukrainy strasznych rzeczy. Rozumiem, że jest rzeczywiście jakiś w tych dwóch głównych krajach, a czy w Niemczech i we Francji, jakiś przełom, no bo mówimy o dostawach sprzętu ciężkiego, więc dobrze, że ta refleksja późno, bo późno, ale dobrze, że przyszła. Co więcej, myślę, że zarówno ma Macron, jak i Scholz, wreszcie doszli do wniosku, że jednak interesów z mordercą robić nie będą, bo przez te parę miesięcy było jakieś wahanie, że być może Putin zostanie namówiony do jakiegoś gestu pokojowego, że przymusi się do tego Ukrainę. Prezydent że to będzie regularnie dzwonił. Tak, że to będzie jakiś zgniły kompromis, no i po jakimś czasie do tych interesów z tą Rosją będzie można wrócić. Zdaje się, że te decyzje o dostawie sprzętu jakby stawiają kropkę nad i, że z Putinem interesów już się nie będzie robiło i że trzeba przyczynić się rzeczywiście do pokoju, ale w tym sensie, że Ukraina odzyska swoje terytorium, bo moim zdaniem to jest klucz do tego, co będzie później. Jeżeli Ukraina odzyska swoje terytorium, będzie miała bardzo silną armię i dobrze wyposażoną, to Rosja przez długie lata nie odważy się znowu zaatakować tego kraju, zwłaszcza, że jak rozumiem, już na zawsze zrezygnujemy prowadzeniem interesów z Rosją. A więc nie będziemy... Putinem, który też teraz tak. W trakcie świąt Bożego Narodzenia dla obrządków wschodnich deklarował zawieszenie broni, a równocześnie atakował całe cywilne. Tak, właśnie pokazywane są sceny z wielu miast, gdzie rzeczywiście te ataki nie ustają. I co więcej, no atakowane są obiekty cywilne. No jakby ta idea, że zniszczymy ukraińską energetykę, ciepłownictwo, a wtedy sami Ukraińcy poproszą o pokój. Ona ciągle, jak rozumiem, jest przez Putina i jego żołdaków realizowana niestety.
3 miliardy dolarów Stany Zjednoczone ogłaszają kolejnego pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy, równocześnie 682 miliony dolarów dla państw wschodniej flanki NATO, w tym dla Polski, żeby wzmocnić obronę tej części NATO. To ważne wsparcie ze strony Waszyngtonu? To jest element tego wielkiego 40-miliardowego pakietu, którego Parlament Amerykański jakiś czas temu, tuż po wizycie prezydenta Zełenskiego, przyjął. No, 3 miliardy to jednak robi wrażenie, do tego te właśnie prawie 700 związane z finansowaniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chodzi najprawdopodobniej, oczywiście to jest owiane tajemnicą i dobrze, chodzi najprawdopodobniej, Amerykanie przynajmniej pokrywają część kosztów sprzętu, które z krajów Europy Środkowo-Wschodniej został już dawno dostarczony na Ukrainę. Częściowo robi to budżet Unii Europejskiej, też o tym się nie mówi. W tamtym roku udało się na ten cel przeznaczyć aż 3 miliardy euro. Zaczęliśmy z budżetem miliardowym, im ta wojna się pogłębiała, tym tych pieniędzy trochę przybywało. Polska także z tych środków korzysta. No, dzięki temu możemy rzeczywiście realizować zamówienia, zamawiać sprzęt nowszy, no bo też powinniśmy mieć odpowiedni sprzęt, żeby ewentualnie, nie daj Boże, gdyby Rosja zdecydowała się jakiś nieprzyjazny krok wobec nas, także mieć się czym bronić. Chociażby te czołgi Abrams, które wkrótce też do Polski mają trafić, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Obrony Narodowej, używane, ale zrekonstruowane, naprawione i też... Tak, wysokiej jakości amerykański sprzęt, szkolimy już swoich czołgistów na tym sprzęcie, zamówiliśmy także czołgi nowe, 250 sztuk. Naprawdę to, co czasami pojawia się w zachodnich mediach, że Polska za jakiś czas będzie miała najsilniejszą armię, materializuje się na naszych oczach. Przykład Ukrainy zresztą jakby to potwierdza. Jesteśmy w bloku obronnym NATO, to świetnie, mamy wielu sojuszników, NATO się wzmacnia, no przyjmujemy Szwecję i Finlandię, Morze Bałtyckie będzie wewnętrznym morzem NATO, Rosji będzie trudniej, ale bronić po zaatakowaniu musimy się sami. Jeżeli będziemy się mieli dobre wyposażenie armii, liczną armię, to obronimy się, a wtedy cały blok będzie nam pomagał. Więc to jest nauczka z tego, co dzieje się na Ukrainie. Ponieważ Ukraińcy postawili się bardzo mocno i bardzo mocno się bronią, no to doczekali się pomocy i ta pomoc płynie coraz większym strumieniem. Panie pośle, czy liczy pan jeszcze na porozumienie z Komisją Europejską, z Brukselą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy? Czy te środki trafią do nas jeszcze przed wyborami? Dzisiaj mamy wpis komisarza do spraw sprawiedliwości Reindersa, który potwierdza, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym w kształcie przedłożonym Sejmowi jest krokiem do wypełnienia warunków płatności z Krajowego Planu Odbudowy. Też chwali się tym dzisiaj minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. No to jest taki namacalny jakby ślad, że takie jest stanowisko komisarza, który pilotuje te reformy sądownictwa w Polsce. Więc no jakby z tamtej strony jest wyciągnięta ręka i komisarz pokazuje, że chcemy kompromisu. Tyle tylko, że no ten projekt, który został wynegocjowany w tych trudnych negocjacjach, no budzi emocje, duże emocje w Polsce. No wiemy, że nasz koalicjant Solidarna Polska patrzy na ten projekt niechętnie. Trwają te rozmowy, mam nadzieję, że koledzy jakoś tam zostaną przekonani. I ku mojemu jakby zaskoczeniu, no są wątpliwości pana prezydenta. To znaczy, one są uzasadnione w tym sensie, że no bo wierzę w to, co powiedział pan prezydent publicznie, że ten projekt w czasie negocjacji nie był z nim konsultowany i to moim zdaniem jest no poważne niedociągnięcie. Mam nadzieję, że jakoś to zostanie usunięte. No oczywiście zawsze można powiedzieć przeniesienie postępowania dyscyplinarnego z sądownictwa do sądownictwa administracyjnego, no wszyscy patrzą na to z takim głębokim zastanowieniem, dlaczego właśnie tak. No ale zdaje się, że w tych negocjacjach nic innego nie można było osiągnąć i stąd tego rodzaju sugestia. No tak się składa, że Naczelny Sąd Administracyjny nie był reformowany. W związku z tym to przemówiło do komisji, że skoro on funkcjonował przez tyle lat w takim kształcie, to postępowanie tam może być przeniesione. No ale tutaj jest odbierane emocjonalnie, no jest sporo argumentów, żeby tego nie robić. No jest ta sprawa kwestionowania statusu sędziów. Prezydent obawia się, że to będzie ograniczona jego prerogatywa. Ja rozumiem, że te rzeczy można zapisać tak, żeby tych wątpliwości nie były. Inaczej sobie tego nie wyobrażam zresztą. No trudno, żebyśmy przyjęli rozwiązania,
Zresztą pan prezydent pewnie takich rozwiązań by później nie podpisał. Stawia, że musi być większość parlamentarna dla tego projektu, co jest oczywiste, no i też rozwiązanie musi być konstytucyjne. To prawda, no więc trudno sobie wyobrazić, że kładzie to, czy parlament, większość parlamentarna, czy już wszystko jedno, jaka ona będzie, czy koalicyjna, czy razem z opozycją, kładziemy panu prezydentowi uchwalony projekt, no, który jego zdaniem jest niezgodny z konstytucją, więc do takiej sytuacji doprowadzić nie można. Mam nadzieję, że te negocjacje służą temu, żeby te wątpliwości usunąć. Nie dziwię się, jeszcze raz powtórzę, że pan prezydent pilnuje swoich prerogatyw i pilnuje konstytucji. No i mam nadzieję, że nikt nie będzie proponował rozwiązań, które są niezgodne z konstytucją. Wspomniał pan o większości albo z koalicjantem, albo z opozycją. Pan premier dzisiaj powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza w Sejmie rozpocząć pracę w tym tygodniu już nad zmianami w Sądzie Najwyższym. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość jest pewne poparcia, bo zdaje się, że Solidarna Polska po tych dwóch spotkaniach jasno nie zadeklarowała, że jest gotowa poprzeć. Z tego, co słyszę, to znaczy, no jakby mając te wątpliwości do tej części prawnej, rozumie skomplikowanie sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, potrzebę tych środków. No powiedzmy sobie tak, panie redaktorze, 160 miliardów złotych na 5 lat to jest 30 miliardów rocznie. W sytuacji, kiedy w następnym roku chcemy z budżetu, wydatki budżetowe to jest 600, około 30 miliardów złotych, to we 30 stanowi 5%. Można by powiedzieć niedużo, no ale z drugiej strony to są klasyczne pieniądze inwestycyjne. Jeżeli je pozyskamy, to możemy troszeczkę przesunąć środki, na przykład na właśnie na obronę narodową, bo powiedzmy, że infrastruktura albo ochrona zdrowia będzie finansowana, inwestycje w tej dziedzinie będą finansowane z tych środków, czyli troszeczkę zrobić luzu w budżecie i mieć możliwość sfinansowania innych rzeczy niezwykle ważnych. No, bezpieczeństwo Polski jest sprawą kluczową. Mamy parę lat oddechu i jeżeli rzeczywiście w tym czasie uda nam się uzbroić dobrze polską armię, to możemy być pewni, że nikt nie poważy się podjąć decyzji, żeby w przyszłości Polskę zaatakować. I dlatego to jest waga tych pieniędzy. No co więcej, no są te osławione rynki, które wprawdzie piszą w każdym raporcie, że Polska ma twarde fundamenty rozwoju gospodarczego, no ale gdzieś tam na końcu pojawia się to zdanie. No ale nie wynegocjowała środków z KPO i to oczywiście wpływa na poziom ratingów. Więc sumarycznie dobrze by było jednak, żeby to porozumienie zostało zawarte i żeby te środki jednak do Polski trafiły. Prezes NBP przewiduje, że wpływ na wzrost PKB w przyszłym roku to środki miałyby na poziomie około 0,4%, a w kolejnych latach 0,2%, ale też wskazywał na to, o czym pan mówił, czyli na te oceny rynków, tak zwanych rynków. A pan jako ekonomista nie ma wątpliwości co do formy tych środków, bo tam to jednak jest pożyczka. Solidarna Polska wskazuje, że to na niekorzystnych warunkach ta pożyczka. Znaczy, tak się złożyło, że ona teraz w stosunku do tego, co funkcjonuje na rynku, jest oczywiście korzystna. No teraz przypomnę tylko, że 10-letnie polskie obligacje, za nie musimy zapłacić 6,2%. To są pieniądze, które tak naprawdę, już niezależnie od tego, czy one są grantem czy pożyczką, będzie spłacała Komisja Europejska. I ona będzie robiła to z budżetu i z dodatkowych dochodów. Wokół tych nowych dochodów, no nie mamy czasu, jest sporo kontrowersji, ale nie ulega wątpliwości, że zamożniejsze kraje będą się mocniej składały na tę spłatę niż my, więc to znaczy sumarycznie nam się to opłaca. No ale oczywiście wątpliwości można mieć i Solidarna Polska te wątpliwości ma. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że zawsze pieniądze zewnętrzne, co więcej, one są tak uprofilowane, że one mają charakter inwestycyjny. Co więcej, one powodują, że my musimy zmobilizować określone środki inwestycyjne, żeby te inwestycje zrealizować. Bo najczęściej jest tak, że pieniądze europejskie stanowią 50% wartości inwestycji. A więc jeżeli z tamtej strony pojawia się jakaś kwota pieniędzy inwestycyjnych, to musimy dołożyć krajowe, no i w związku z tym zrealizować
inwestycje o podwójnej wartości. Stąd to przekładanie się na wzrost PKB. Nie jakieś powalające z nóg, bo 0,4 to PKB to nie jest coś, co oszłamia, ale no jednak dodatkowo 0,4% PKB możemy osiągnąć dodatkowy wzrost. Panie pośle, pana wieloletnie doświadczenie z Parlamentu Europejskiego, z relacjami z Brukselą pozwala panu wierzyć, że te deklaracje komisarza, chociażby z dzisiaj do spraw sprawiedliwości, to wywiąże się z nich Bruksela, bo to już były przecież wcześniej deklaracje składane też w głowie państwa polskiego i stąd chyba też ta niechęć pana prezydenta, który jasno mówił, że jest to szukany, tak? No tak, pan prezydent to teraz modyfikował, powiedział, że gdyby ta jego ustawa w jego przedłożeniu została uchwalona, to wtedy najprawdopodobniej sprawa by była zakończona. Być może tak właśnie by było. No panie redaktorze, nie mam najmniejszych wątpliwości, że rządy o charakterze prawicowym nie są w Brukseli lubiane. Co do tego nie możemy mieć wątpliwości, choć tych rządów jest w tej chwili już więcej niż do niedawna, bo było tylko dwa. Teraz mamy rząd czeski, no może nie do końca aż taki prawicowy, no ale rząd szwedzki i rząd włoski, trzeciego co do wielkości kraju europejskiego. Co więcej, no, sądzę, że komisja ma także pewne poważne wątpliwości co do swojego sposobu działania, no, ponieważ Polska jest kluczowym krajem pomagającym Ukrainie, a coraz więcej w tej przestrzeni medialnej także pojawia się oskarżeń adresowanych do komisji, że no jak to jest, na Rosję nakładane są sankcje, ale Rosja napadła na Ukrainę, morduje i niszczy ten kraj, morduje cywili i niszczy ten kraj. Polska na nikogo nie napadła, co więcej jest kluczem, jeżeli chodzi o pomoc na Ukrainie, a jest sankcjonowana brakiem środków, które wszystkie... Przewodnicząca też Komisji Europejskiej zmieniła zdanie, bo przecież niedawno mówiła, że chciałaby, żeby Donald Tusk znów zasiadał w fotelu premiera. Jest ten wątek jeszcze polityczny, więc rzeczywiście można mieć wątpliwości, no ale padły publiczne deklaracje. Miejmy nadzieję, że pan komisarz Reinders z tych publicznych deklaracji się wywiąże. Zobaczymy, będziemy trzymać go za słowo. Panie pośle, spadek inflacji w grudniu. Z zadowoleniem przyjął pan tą informację. Kiedy pan się spodziewa, bo właśnie na konferencji prasowej, teraz po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, profesor Klapiński, prezes NBP, mówił o tych rysach i giewoncie związanym ze szczytem inflacji. Czeka nas już blisko ten szczyt i później już będzie spadek tej inflacji. Teraz jeszcze, zdaje się, w tych odczytach za styczeń i za luty będziemy mieli... No, pewien ślad tego, co dzieje się zawsze z początkiem roku. No, jeżeli mamy duży wzrost cen nośników energii, nawet jeżeli je wyeliminujemy, no to w oczywisty sposób one znajdują się we wszystkich, w cenach wszystkich towarów i usług, bo przecież do tego potrzebny jest prąd, potrzebne jest paliwo, żeby to przewieźć, więc będziemy mieli ten dodatkowy impuls inflacyjny, ale już wszystko wskazuje na to, że inflacja nie przekroczy 20%, no i później wiosną będziemy mieli już jej zmniejszanie aż do jednocyfrowego odczytu w końcowych miesiącach tego roku. To tylko, co jest niesłychanie ważne, bo na profesorze Glapińskim też były wieszane, że tak się wyrażę, psy, był odsądzany od czci i wiary, ale to, co się dzieje, pokazuje, że rzeczywiście Narodowy Bank Centralny, jego ekonomiści, prognostycy naprawdę robią to profesjonalnie i że ta ścieżka inflacji, o której mówi pan prezes, jeżeli nie zmienią się czynniki zewnętrzne, bo to zawsze ma wpływ, gdyby nie daj Boże ta wojna rozgorzała jeszcze mocniej, to w oczywisty sposób rykoszytem będzie uderzało to w Polskę, to wtedy ta ścieżka ma szansę realizacji, a więc w listopadzie, grudniu zobaczymy jednocyfrowe wskaźniki inflacji, a w następnym roku inflacja zbliży się do celu wyznaczonego przez NBP. I powiem, że mamy 30 sekund. Chorwacja wraz z początkiem roku weszła do strefy euro, też do strefy Schengen. Już Chorwaci widzą znaczny wzrost cen w swoich sklepach, ale też cały czas w Polsce pojawiają się takie głosy, żeby właśnie walczyć z tą inflacją, to trzeba wprowadzić euro. Absolutnie. No, euro obowiązuje w trzech krajach nadbałtyckich już ładne parę lat i inflacja przekracza 20%, więc absolutnie ci, którzy tak mówią, nie znają kompletnie realiów. Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzmy. Własny pieniądz umożliwia realizację strategii gonienia. Gdybyśmy nie mieli własnego pieniądza, kryzys po-covidowy byłby w Polsce bardzo głęboki i byśmy zapłacili za to.
bardzo wysokim bezrobociem. Trzymajmy się własnego pieniądza. To pozwoli nam dogonić najbardziej rozwinięte unijne kraje, już sądzę, za 8-10 lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. A Polski Punkt Widzenia w poniedziałek o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.